I trafione, czyli pierwszy gol już jest. Dzień dobry, witamy Państwa w piątek o poranku. Tutaj jutro na tym Orliku, na którym jesteśmy, czyli przy ulicy Wapiennej, rozpocznie się rywalizacja w 20. edycji Opolskiej Ligi Orlika. Piłkarze amatorzy z nie tylko Opola, ale także z tego województwa znów będą mieli okazję pobawić się wspólnie, nie tylko na tym obiekcie, ale także i na ulicy Krzanowickiej w Czarnowąsach oraz także i przy tego Arenie i przy Toyota Parku. Tam również trzeci obiekt, który będzie... Będzie tym piłkarzom służył. O Polska Liga Orlika, wielka tradycja, i tutaj gratulacje dla organizatorów. 20 edycja zgromadziła 38 drużyn. Prawie 600 piłkarzy amatorów będzie się bawić i kopać tę piłkę. Cały weekend by wyłonić zwycięzcę, mistrza, ale także i spadkowiczów w poszczególnych ligach, ale jak sami organizatorzy mówią z panem Łukaszem Wielichowskim na czele, najważniejsza tu jest dobra zabawa, bo naprawdę to są piłkarze, już którzy mają trochę brzuszka tak jak i ja i także ci, którzy młodzi cały czas tą piłką amatorsko zabawowo się bawią. Ale jeśli ktoś w ogóle planuje sportową sobą, to proponujemy Państwu oprócz tego, że od rana, od 10.20, być tutaj oglądać piłkarze amatorów. O 15.00 wybrać się na koszykówkę. Pierwszoligowi piłkarze naszego Wigra podejmują Jacques'a Koszalin. O 18.00 od Opole wreszcie po pięciu meczach wyjazdowych zagra przed własną publicznością i to z kim? Z Arką Gdynia, więc będzie kogo oglądać. A na koniec jeszcze wybrać się na siatkarki nasze Unii. Podejmować będzie w arcyważnym spotkaniu prestiżowym zespołów z dołu tabeli drużynę starczy. A zatem, wracając do Ligi OLO, oczywiście, samych sukcesów piłkarzom życzymy i jak największej liczby trafień do bramki. Wszystkiego dobrego!